No hej, witajcie na kanale EVRepair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku udało mi się dopaść Andrzeja, podczas gdy smarował sforzeń górnego wahacza w Tesli Model 3. Jak wiecie zapewne z naszych materiałów, ten problem dotyczy również Tesli Model Y, jak i Tesli Model X, także warto się temu przyjrzeć. Oglądajcie! Tutaj możecie zobaczyć, jak tu słabo wygląda ten sforzeń po jakimś czasie. Samochód jeszcze jest na gwarancji, także tylko smarujemy. Jeżeli sprawa się powtórzy i pojawi się co, Andrzej? Luz. Tak? Wtedy klient już będzie wymieniał sobie w Tesli na gwarancji. Natomiast my staramy się temu jakby nie tyle co zapobiec wymianie samej, ale po prostu zapobiec problemowi. Także co, Andrzej? Przystępuj, chłopie. Także sorry, że wcześniej nie relacjonowałem, ale po prostu kwestia była tego, że akurat chodził kompresor. Przystępujemy do procedury smarowania sworznia wahacza. Często zadajecie o to pytanie, jak to się robi. I dlaczego to się robi? Przede wszystkim to dlaczego, to już widzicie. Generalnie sworzeń stał na morowo. Andrzej teraz ten sworzeń przeczyści. Wcześniej oczywiście zdejmował osłonę, tak jak widzieliście na tym materiale. Więc tędy przechodzi sworzeń. Tutaj jest przekręcony na przestrzał śrubą, taką klinującą. I my tą śrubę żeśmy oczywiście wykręcili. Uwolniliśmy sworzeń, Andrzej go otworzył. Teraz będzie go czyścił. Oczywiście specjalnym płynem, który nie reaguje z gumą. No bo inaczej można byłoby sobie napytać biedy. To też Was od razu uprzedzam, że jakby zakres środków chemicznych, które stosujemy, musi być dobrze dobrany. Bo guma mogłaby napuchnąć i zwiększyć swój wymiar. Ale to strasznie zatwardziały no. Zawodnik. Dobrze, oczywiście to na filmie będzie przyspieszone. To co teraz Andrzej robi. Chodzi tylko o to, żebyście zrozumieli jakby jaka jest koncepcja i po co to robimy. No i żebyście mogli w razie czego wykonać tą pracę sami. Bo nie ukrywam, że my przy naszym obłożeniu w tej chwili takie prace wykonujemy no nie tyle co niechętnie, ale po prostu no nie, możemy nie mieć już czasu. Na tą chwilę sworzeń, tak jak powiedziałem, nie wykazywał luzu. Także zakładamy, że czyszczenie i smarowanie na jakiś czas załatwi ten problem. I ten samochód jeszcze posłuży. Ja osobiście w mojej Tesli Model 3 miałem dokładnie ten sam problem. Przesmarowaliśmy i od roku czasu jest spokój. Ale to może dlatego, że ten samochód niewiele jeździ. Wreszcie się rozruszał sworzeń, także już zaczyna chodzić jakoś. Ogólnie to, że on chodzi dosyć ciężko, to nie jest zły znak, żeby nie było też wątpliwości, bo to pozwala mieć nadzieję, że luz jeszcze się nie zrobił żaden, albo bardzo nieduży.
No i oto nasz kierownik przystępuje do smarowania. Tak, czyli stworzenie został rozruszany, w tej chwili jest nakładany smar. Smar jest w ten oto sposób wtłaczany pod główkę stworzenia. Później będzie też naddatek z smaru pod osłoną i to powinno wytrzymać długo. Długo, Andrzej, czy niedługo? Długo. A jak długo? Rok wytrzyma. Zobaczymy. Klient nam powie, czy wytrzyma rok, czy nie. Dobrze, Andrzej teraz czyści osłonę już, żeby z zewnątrz nie łapała brudu. Zaraz założy gumkę, nie gumkę, przepraszam, tylko sprężynkę mocującą i będziemy składać z powrotem. To jest ważny moment, trzeba też bardzo uważać, żeby nie poniszczyć osłony. Jeszcze jak byłem początkującym mechanikiem amatorem, który nadal zresztą jestem, to zdarzało mi się czasami podczas napraw właśnie niszczyć te osłony. I musiałem kupować nowe. W sensie sama czynność jest prosta, natomiast wymaga trochę dużo operacji i uważności. Lub jak w przypadku Andrzeja, brutalnej siły i doświadczenia. O, pięknie. Sprężynka wróciła na miejsce. Sprawdzamy. Tak. Andrzej sprawdził, czy nie ma uszkodzeń. Teraz będzie montował. Normalnie w tym celu używamy podnośnika, ale Andrzej po prostu ma tyle siły w rękach, że zobaczcie, co się dzieje. O. Jest ok. Ten dźwięk sygnalizuje, że Andrzej obok się cały czas pracują dobrze w kwestii dynamometryki. No i skończone. Zakładamy koło, jedziemy samochodem w dół i zobaczymy, czy skrzypi, czy już nie skrzypi. Przy okazji przypominamy o tym. Wiecie o czym? Tylko muszę wyciągnąć jeszcze oczywiście. Bo te nasze akurat się dobrze trzymają. Pamiętajcie o tym, żeby mieć ze sobą. W razie gdybyście mieli jakąś awarię, to jedną sztukę, natomiast lub nawet cztery. No i żeby u wulkanizatora też nie było jakiegoś problemu z baterią. Oczywiście najważniejsza czynność, a czy jedna z ważniejszych. No, pokręć kołkiem. Słyszycie, że nic nie słyszycie?
I to jest dobry znak. Jest dobrze. Tak jak widzieliście na naszym materiale, cała operacja nie jest szczególnie skomplikowana, także jest ona jak najbardziej do wykonania w przydomowym garażu, nawet na dworzu, teraz mamy akurat ładną pogodę, także jeżeli ktoś chciałby z Was wykonać sobie taką czynność samemu, to oczywiście nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli chcielibyście skorzystać z usług zewnętrznej firmy, to jak najbardziej i serdecznie zapraszam do EV Repair. Niniejszym bardzo dziękuję Wam za lajkowanie, oglądanie, subskrybowanie i zapraszam do wspierania naszego kanału. Trzymajcie się, do widzenia.